18 listopada wspominamy błogosławionego Grimoalda od oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Grimoald urodził się 4 maja 1883 roku w pobliżu Frosinone w środkowych Włoszech. Na chrzcie świętym otrzymał imię Ferdynand. Był najstarszym z 5 braci. Jego rodzice, Piotr i Cecylia, byli gorliwymi katolikami. Zajmowali się wytwarzaniem sznurów. Od dzieciństwa był bardzo pobożny. Apostołował wśród swoich rówieśników, modlił się za złych chłopców. Jako gorliwy ministrant płakał, gdy z powodu pilnych prac nie pozwolono mu iść do kościoła. Jego żarliwa modlitwa, w czasie której przeżywał ekstazy, piękny śpiew w chórze zwracał uwagę innych. Podejmował w życiu różne umartwienia i posty. W wieku 8 lat przystąpił do pierwszej komunii świętej, co było wtedy niespotykane. Długo musiał prosić o zgodę rodziców, zwłaszcza ojca, gdyż sprzeciwiali się jego pragnieniu wstąpienia do zgromadzenia księży pasjonistów. Bardzo gorliwie przeżył formację w nowicjacie. W wieku 17 lat, 6 marca 1900 roku, złożył śluby zakonne. Do kapłaństwa przygotowywał się z wielkim zapałem, poważnie traktował studia i modlitwę. Był okazem zdrowia. Nagle, 31 października 1902 roku, bardzo mocno zabolała go głowa. Miał zaburzenia wzroku. Następnego dnia, mimo wielkiego cierpienia, uczestniczył w Eucharystii. Lekarze stwierdzili zapalenie opon mózgowych. Cierpiał, ale tym bardziej pragnął być świętym. W chorobie widział znak woli Bożej. Przyjmował ją ufnie, w pokoju i z radością. Zmarł 18 listopada 1902 roku. Miał wówczas 19 lat. Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 29 stycznia 1995 roku. Powiedział wtedy o nim: do tej chwili głoszę Twoje cuda. Takie świadectwo daje wobec świata błogosławiony Grimoald od oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Ten młody pasjonista w swoim krótkim życiu kierował się zawsze pewnymi zasadami, które są aktualne także dla nas. Przyznawać Bogu pierwsze miejsce, nieustannie okazywać wdzięczność Jezusowi ukrzyżowanemu poprzez konkretne akty pokuty i pokory. Trwać w dobru, nawet za cenę wielkich poświęceń. Żyć skromnie i cieszyć się wszystkim. Być zawsze gotowym do pomocy innym. Zgodnie z charyzmatem pasjonistów, uważał za swoją powinność dopełnienie we własnym ciele cierpień Chrystusa dla dobra Jego mistycznego ciała. Powtarzał często: myślę nieustannie o Jezusie, który wchodzi na Kalwarię, i o Jego Najświętszej Matce, która idzie za Nim, i pragnę mieć udział w ich cierpieniach. Biografowie podają, że z radością przyjmował nawet upokorzenia, przeciwności i trudności w nauce. Współbracia zauważyli, że chociaż Grimoald wykonywał te same czynności co oni, angażował się w nie z miłością niezwykłą i coraz bardziej intensywną. Młodzież dzisiejsza i przyszła może znaleźć w nim wzór duchowości prostej i wielkodusznej, mocno zakorzenionej w paschalnej tajemnicy Chrystusa. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, dałeś nam błogosławionego Grimoaldo jako nauczyciela i przewodnika na drodze do świętości. Daj nam także za jego wstawiennictwem, abyśmy miłując Najświętszą Marię Pannę, zrealizowali nasze chrześcijańskie powołanie i doszli bezpiecznie do zbawienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.